Cześć, witajcie. To jest pierwszy odcinek z Łap the Hen. Ta gra jest taka podobna do Clash Royale. Tutaj też są takie deki. Tutaj są karty. I dzisiaj sobie zagramy. O, mamy skrzyneczkę do otwarcia. To otworzymy zaraz niedługo. Coś jest w sklepie. A to ta Band of Heroes skrzynka. I już będziemy sobie grać walki. Dzisiaj przejdę wam od 16 poziomu do 26 poziomu. Myślę, że to będzie jak najbardziej spoko. I my już gramy. Przeciwnik ma dobry deck. Mam nadzieję, że uda nam się z nim wygrać. Jak nie, no to można próbę ponowną. Mam tutaj karty do ulepszenia. Nie ulepszam na razie. Nie wiem czemu. Ale po tej walce ulepszę sobie parę kart. Ładuj się szybciej. Nawet dobry przeciwnik ma tą teleporterkę. Ale my z nim wygraliśmy. Chyba, tak mi się wydaje, ale wygraliśmy, udało nam się. Nie było to aż takie trudne. I skrzyneczka. Nie używam. Tą babę. I następna walka, też słaby przeciwnik, ale to zaraz. Musimy sobie otworzyć tą skrzyneczkę. Monety. Puzzle niepotrzebne, błyskawica się przyda. Nie przyda się i ogórku pol. Ulepszymy sobie tą kartę, żeby była na wyższym levelu. Możemy sobie ulepszyć też błyskawice. I Angeli nie będziemy ulepszać, bo i tak jak będę miał lepsze karty, to nie będę jej używał. Drugi level ma, ja mam trzeci. I zaczynamy tym. I teraz ten sobie pójdzie. Ale ona to swoje patelnie owali. Ale on słaby. No wystawię sobie ją, to sobie wystawię. No i wygraliśmy to. Już na bank. Tak se dla jaj puszczę tego pioruna i już wygraliśmy. I znowu skrzyneczka. Albo dojdę dotąd,
Do 20 poziomu, dalej chyba nie. Poza odcinkiem dojdę do 29 i nagram wam odcinek na skrzynce tej złotej. I sobie pogramy dalej. No znowu łatwy przeciwnik, nie ma żadnego epika ani nic. Ma tylko te zwykłe karty. Jak ktoś wstał o 6:30, no to piszcie w komentarzach, bo ja tak wstałem. On zaczyna sobie tym. To ja walnę sobie takie rzeczy. Ten łucznik jest dziwny. I chyba głupi. Jakich słabych rzeczy on używa? On alkoholiczkę używa? Czyżby? Czyżby on alkoholikiem był? Łatwa wygrana. I następna skrzyneczka. Doświadczenie. Błyskawica. A myślałem, że jeszcze jedna karta, ale jednak nie. Trzy błyskawice, spoko. Bo jak na razie używam. Co to jest? Telebot. Sorki za taką krótką ciszę, ale mojemu pieskowi coś się działo i musiałem odejść od telefonu, ale już jestem. I walczymy. Znowu drugi level, będzie łatwo, bo same zwykłe karty. Nie ma żadnej rzadkiej, epickiej, tylko same zwykłe. Ciekawe, co ten Puzi robi, bo ja nim nie grałem i Telebot. Telebotem też nie grałem, bo nie mam. On zaczyna sobie tym dziwactwem. Szybko to i teraz czekamy na 5. No już wystawiłem, ale cały czas to klikałem. Co? Co to ma być? Ej. A, dobra, wygraliśmy, ale co to miało być? To takie nawet fajne jest. Nie wiedziałem. To jakoś tak dziwnie teleportuje. Wchodzi ktoś na to i teleportuje pod samą wieżę i łatwo zbija i... Dobra. I teraz znowu jakiś łatwy gościu. Co to jest? Malutka Tina. O kurcze. Będzie gdzie dźgała. A jak mnie zadźga? To ja może lepiej się odsunę od telefonu? Nie. Co to jest za dziwak z długim nohalem? Jakie on ma wysokie levele kart? Oh man. Ale ja mam dobre karty. Co ta malutka Tina w ogóle robi? Nic nie robi. Co, jaką on kontrę wziął? Nie.
Trzeba puścić szybko błyskawice. No i dobrze, że trafiłem. Lol. Co to ma być? Co to za pazdan? Zaraz mi zginie ten z młotem i co ja zrobię? Dobra, już wygrałem. Ale moja najdłuższa gra. Strasznie długa ta walka była. Ciężko miałem, ale wygrałem. I złota skrzyneczka, monety oczywiście. Doświadczenie. Nieprzydatne, przydatne. Epic. Różowa poli, jest, jest. Jest. Ona jest dobra. Nie wiem, za co ją wrzucić. O co chodzi? A, to już jest na tyle. Tylko włożę tą różową poli. Gdzie ona jest? Tutaj. Ona jest taka dobra. I za kogo ją włożyć? Może za Angelę. No za Angelę, bo Angela mi się akurat nie przyda. Ja bym kupił sobie jakiegoś epika nieśmierdziela smafa, bo tutaj nie ma nic fajnego. A może zagramy sobie jeszcze tutaj ligę jedną. Powinniśmy wygrać. Tak mi się wydaje. Różowa poli jest pierwsza. O, zobaczę, czy umiem taki trik, że po prostu zaczyna się walka, od razu stawiam różową poli. Ona strzela w przeciwnika i wygrywam. Tylko gdzie ona może być? Bo ona jest jako pierwsza. Tak, umiem ten trik. I wyszedł mi on bardzo dobrze. I się cieszę, że mi się udało. I 30 pucharków. I skrzynka za 3 godziny. I ja już się będę żegnał. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie i cześć.